Hej, Siemako, z tej strony Andereo to kolejny tygodni o informacjach oraz nowościach ze świata Wowa. Przypominam o streamach w każdy czwartek o godzinie 17. Link do Twitcha znajdziecie w opisie pod filmem. Z plików pacza 107.5 wykopane zostały nowe battle pety, które będą do zdobycia z nowej formy aktywności pod nazwą Time Rifts oraz Welping Dailies. A propos tej drugiej aktywności, czyli Welping Dailies, to na chwilę obecną dowiedzieliśmy się, że będą małe smoczki, które będziemy mogli przywołać i zrobić dla nich daily questa. Z tego co wyczytałem, to questy będą polegały na opiekowaniu się tymi małymi. Smoczkami, polując na jakieś pożywienie dla nich czy jakieś inne pierdoły. Całkiem urocze. Wykopany został także nowy hełm. Na serwerze PTR można już testować Revival Catalyst, czyli ten system przetwarzania zdobytych na np. z Mythic Plus na rajdową sytówkę Raczej nic się nie zmieniło, a na serwery live trafi to dopiero 14 czerwca. Jeżeli mowa jeszcze o ptr to można testować na nim Dragon Ridingowe wyścigi po Kalimdorze. Nie sądziłem, że latanie z taką prędkością po tych krainach będzie to aż tak cieszyć oko i nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli latać na tej mechanice Dragon Riding. W starym świecie. Wykonując wyścigi w starych krainach Azeroth będziemy zdobywać nową walutę Riders of Azeroth Badge, będziemy mogli wykupić nowy kolor smoka do tego zona Run Plains oraz Dragon Ridingowy Transmok, o którym już kiedyś mówiłem. Blizzard oficjalnie potwierdził, że pracują nad wprowadzeniem Dragon Ridingu na krainach z poprzednich dodatków, ale zanim zostanie to wprowadzone, to będziemy musieli na to trochę poczekać, ponieważ pojawi się to raczej w późniejszym etapie dodatków, jak nie na sam koniec. Raidowy boss The Vigilant Steward Discord na poziomie Mythic otrzyma nerfy w postaci zrytukowanej. HP o 25% oraz Ad, którego respił, będzie miał także o 20% mniej HP. Coś na co osobiście czekałem, czyli wprowadzenie MPC LFR do Shadowlandsowych rajdów. Najprawdopodobniej pojawi się w patchu 10.1.5 i nie mogę się już doczekać tego, żeby móc pofarmić Shadowlandsowe transmogi. W patchu 10.1.5 do zdobycia będą przedmioty ze starego Naxxramas, które zostały kiedyś usunięte. I raczej będą one możliwe do zdobycia w taki sam sposób jak te przedmioty, które zostały podobnie wprowadzone do gry w patchu 10.0.7 z Zulguru. Na Amazon Prime Gaming Pojawił się przedmiot TCG do zdobycia za darmo, a jest to koszulka w fioletowo złotych kolorach. Do jutra macie czas na kupienie kosmetycznych rzeczy ze sklepiku, które i tak się pojawią w przyszłości w trading poście, ale jeżeli nie możecie się powstrzymać i już teraz chcecie mieć staw Mediva oraz jego kaptur z pelerynką, to śpieszcie się, bo promocja potrwa do jutra. To samo będzie także z trading postem, gdzie jutro macie ostatni gwizdek na to, żeby zdobyć walutę i kupić majowe rzeczy oraz uzbierać punkty na takiego oto żółwia, wykonując różnego rodzaju aktywności. Na samym końcu standardowo co nas czeka na. To w resecie. Brawl PvP w tym tygodniu to Arafie Blizzard. Pojawi się event na zdobywanie dodatkowego honoru z Battlegroundów. Aktualnie trwa event Gridia Emissary, który jest powiązany z premierą Diablo 4, gdzie do zdobycia jest Mount Tyral's Charger oraz inne rzeczy kosmetyczne i zabawki. Film dotyczący tego eventu znajdziecie u mnie na kanale oraz prawym górnym rogu tego filmu. W niedzielę otwarty zostanie Darkmoon Fair, a we wtorek rozpocznie się jakiś event Thousand Bout Bash. A fixami w tym tygodniu będą Fortified, Afflicted oraz Raging. World Bossem w tym tygodniu będzie Bass Recon na Dragon Isles oraz zesakali Elders w Zarelek Covers. Jak się podobało to zostaw suba, łapę do góry albo w dół od tego jak się podobało, no i zapraszam was na swoje social medy z opisu. Trzymajcie się, hej!